Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Państwa do obejrzenia dzisiejszego programu Życie z innej perspektywy. A dzisiaj z innej perspektywy postaramy się oglądać, myśleć, rozmawiać, dyskutować na temat uczuć, na temat miłości. Niedługo walentynki, ludzie będą sobie składali życzenia, będą zapewne też dużo myśleli na temat tego, jakie mają związki uczuciowe, co z nich wynika i co w tym wszystkim, co jest naszym uczuciowym życiem, jest dla nich najważniejsze. Miłość, bardzo ważny temat. Pozwolicie, że zacznę dzisiaj od malusieńkiego cytatu z książki o miłości nieba i ziemi. Tak właśnie jest, chodzi o ten obłok ciepły, który miłowaniem zwiemy. O tę miłość, która łączy, która nie dzieli. Chodzi o tę energię, która powoduje, że osiągają ludzie szczyty swego istnienia. Pojmują życie jako radość, a wieczność traktują jako wieczne ze sobą połączenia. To punkt widzenia zawarty w tekstach przekazów, punkt widzenia świata duchowego. Ale nie tylko o tym punkcie widzenia na temat miłości będziemy dzisiaj mówili, bo obok mnie w studio jest Joanna Godecka. Miło witam bardzo. Cię, Joasiu. Joasia jest dziennikarką, life coachem. Joasia sporo artykułów w swoim życiu napisała na temat miłości. No tak, tak, zgadzam się, rzeczywiście sporo ich napisałam. Wielu osobom doradzasz, jeżeli chodzi o kwestie uczuciowe, więc dzisiaj, tak jak powiedziałam na starcie, porozmawiajmy sobie na temat uczuć, jak to jest z ludźmi, że szukają miłości, znaleźć nie mogą, narzekają ludzie na samotność. Świat duchowy jest troszeczkę złośliwy, jeżeli chodzi o ludzi, to trzeba przyznać, bo mówi mniej więcej tak. Tyle ludzi na świecie i co? Nie ma kogoś, kogo ty możesz pokochać? Może jest tak, że nie potrafisz w kimś zobaczyć tego czegoś, jakiegoś powodu, czegoś pięknego, co spowoduje, że zakochasz się w tej osobie. Jeżeli cały świat ludzi nie jest w stanie w tobie zobaczyć znowu czegoś, co powoduje, że nagle pojawi się połączenie, uczucie miłości, to albo chowasz to bardzo głęboko i nie pokazujesz, albo masz jakiś inny problem ze sobą. Krótko mówiąc, nie ma tu usprawiedliwienia na brak uczuć, na te wszystkie trudne sprawy, jakie ludziom się zdarzają w życiu. Ciągle pada taka sugestia, że ludzie, wy tu żyjecie po to, żeby się łączyć, żeby była miłość, żebyście się kochali, rozumieli. No jak się okazuje, mnóstwo ludzi ma z tym problem. Co ty na to? Problem jest w ogóle szeroki, tak? Bo tak jak mówisz, że bardzo różne są powody, dla których ludzie tej miłości nie znajdują, tak? Bardzo często są to powody, które jeszcze gdzieś rodzą się w naszym domu rodzinnym, prawda? Czyli, że te sprawy czasami przechodzą tak jakby z pokolenia na pokolenie. W domu nie było miłości, no więc ja teraz też nie wiem, jak kochać, tak? Nie mam tych narzędzi, które są podstawą, żeby stworzyć ciepło, stworzyć bliskość, stworzyć związek. No i teraz kwestia, jak mam się tego nauczyć, tak? Skąd mam czerpać tę wiedzę? Tutaj chyba jest taki podstawowy problem. Ale nie jest tak, że generalnie my jesteśmy uczuciem. Czy my musimy się tak tych uczuć uczyć, bo w sumie oglądamy filmy o miłości, czytamy wiersze, jakby mamy w sobie chcieństwo bycia kochanym. Załóżmy, że są te determinanty takie związane z rodziną i tu jest absolutnie w tym racja. W końcu jakby nauka też związana z psychologią człowieka o tym mówi. Ale ja myślę, czy nie myślisz, że czasami ludzie się w ten sposób jakoś tłumaczą też, prawda? No nie miałam wzorców w domu, nie potrafię kochać. No na litość energię powiedzą, bo ja tutaj występuję troszeczkę jak rzecznik świata duchowego. Oni powiedzą tak, no ale przecież ty masz serce, ty czujesz. No ludzie, rozwińcie skrzydła, niech tam zagra w was ta melodia. Tak, tylko że w takim życiu codziennym jest pewnego rodzaju, jakby to nazwać,
Nie chciałabym używać słowa przeszkoda, tak? Bo w life coachingu, którym się zajmuję, staramy się bardzo pozytywnie patrzeć na życie. To tak nawet podobnie jak świat energii. Pokazywać człowiekowi to, co w nim jest piękne, co w nim jest wartościowe, co stanowi potencjał, tak? Ale jednak życie pokazuje, że człowiek wchodzi w to swoje dorosłe życie z pragnieniem miłości i cóż się dzieje? Jeden związek, no niestety, nie spełnia naszych nadziei. Tak? Kończy się jakimś bólem, rozczarowaniem. W związku z tym to nasze pierwsze doświadczenie mówi nam: uważaj, bądź ostrożny, bo miłość ma kolce. Tak? Jest dobrze, ale potem może być źle, będziesz cierpiał, cierpiała. No więc człowiek w następnym związku jest już taki troszkę ostrożniejszy. Myśli sobie, no to ja już nie będę się tak od razu cały angażować, poczekam, zobaczę, co z tego wyniknie, tak? I teraz tak, już to małe takie przymknięcie się na miłość, nie wiem, co by powiedział na to świat energetyczny, ale ono już jest takim zatrzymaniem się w pół kroku, tak? Już ja nie wchodzę w tą relację spontanicznie i z otwarciem, tylko obserwuję, patrzę, co ten mój partner dla mnie ma, czy ja mam mu się odwzajemnić i tak dalej. I tak się rodzą pewne bariery. Tym bardziej, jeżeli te pierwsze nasze związki, dwa albo trzy na przykład, wszystkie się okażą w jakiś tam sposób na końcu dla nas smutne, no to my się po prostu uczymy, że z miłością trzeba uważać, tak? Że to nie jest tylko dobro, że tam jest część cierpienia, a przecież my nie chcemy cierpieć. Wiesz, jak to mówiłaś, to miałam wrażenie, że pewnie rzecz polega na tym, tak jakby były dwie równoległe trasy, jak autostrada, prawda, jedna na drugą. Coś i tak, w tym guście. Jedna droga, nauczyłam się, mój rozum podpowiada, nie wchodź w związek, bo będzie tam jakieś nieszczęście, będziesz cierpiała, będziesz płakała. Druga droga, która mówi, ale słuchaj się serca, które czasami mówi i podpowiada jakby nawet wbrew tej pierwszej drodze rozumowej. I ludzie mają dylemat, prawda? Z jednej strony jest ta edukacja, no doświadczyłam wielu fatalnych jakichś doświadczeń związanych z miłością, ale znowu, chociażby znów wrócę do tej przestrzeni duchowej, która ciągle mówi, ludzie nie bójcie się uczuć, idźcie na randkę w ciemno z uczuciami, musicie uczyć się ufać człowiekowi, nie? A jak już naprawdę tak się boicie, to prawie szepną, to wy się rozwijajcie wewnętrznie, w domyśle duchowo, energetycznie i tak dalej, żebyście dokonywali słusznego wyboru, bo mamy ważna problem. Rzecz. No, ważna rzecz, od razu się tutaj włączę, ponieważ ty dotknęłaś teraz takiego punktu, który ja bym nazwała poczuciem własnej wartości, poczuciem bezpieczeństwa. Ponieważ tak, jeżeli człowiek ma poczucie wartości, to nawet jeżeli te jego pierwsze doświadczenia, bo wiadomo, te młodzieńcze miłości gdzieś tam się zawsze kiedyś kończą, tak, nie były najlepsze, to człowiek nadal ufa sobie i myśli sobie tak, okej, porażka, tak, szkoda, no źle się skończył ten związek, płakałam, tęskniłam, ale następnym razem będzie lepiej, tak, w końcu znajdę tę osobę, która mnie pokocha, a ja ją. Ale człowiek, który ma uszkodzone, nazwijmy to, poczucie własnej wartości, przestaje wtedy sobie ufać, tak? Mówi, och, ja chyba się nie znam na ludziach, tak no fatalnie wybieram, tak zawsze mi się trafiają jacyś tacy niewłaściwi partnerzy. I stąd się bierze powolne zamykanie. Czyli jeżeli do mnie ktoś przychodzi z problemem związku, tak? I mówi, że na przykład za każdym razem trafia na niewłaściwą osobę, to my się nie zajmujemy tym, jak on ma trafić na właściwą osobę i która to osoba jest właściwa, tylko my się zajmujemy poczuciem własnej wartości, żeby zaufać sobie, tak? Żeby nawet, okej, pomylić się następnym razem, ale powiedzieć sobie, trudno, pomyłki się zdarzają. Nic takiego strasznego się nie stało. Przynajmniej próba jakaś była, tak, prawda? I to nie zamyka drogi. Wiesz, jak prowadzę warsztaty i na przykład zaczynam opowiadać o tym, że jest taka metoda, którą można się posługiwać w życiu, dokonując wyboru, z kim wchodzę w relacje bliższe, a z kim powinna budować te dalsze relacje, która polega na tym, że wczuwam się w tak jakby dwie postacie i zastanawiam się, czy istnieje coś, co je łączy. Energię, to połączenie nazywają złotą drogą prowadzącą od serca do serca. To takie bardzo poetyckie jest. I wszyscy wtedy najczęściej się bardzo ożywiają, mówiąc, no jak wyczuć dwa pola energetyczne, czy one są w stanie zbudować tą wspólną płaszczyznę, ten wspólny świat, w którym będziemy oboje szczęśliwi. No, na miarę taką, jak prawda, możemy, umiemy być szczęśliwi.
rzecz cała polega na tym, że generalnie my się nad tym nie zastanawiamy, nie? Bo tak się mówi, o, ktoś fajny, prawda, ktoś tam mi się podoba, coś poczułam do danej osoby. Natomiast z tej tematyki jakby rzecz polega również na tym, że cała ja, jeżeli jestem w tej prawdzie wewnętrznej, w zgodzie ze sobą, w tej akceptacji, o której powiedziałaś, właściwie powinnam zadać sobie pytanie, co mnie z daną osobą łączy. Bo jeżeli dokładnie tylko metry kwadratowe podłogi, na której mieszkamy, to mamy problem, nie? Dokładnie. I jeśli mogę od razu się włączyć, to powiem tak. To, co ty mówisz o tych polach energetycznych, o tym synchronizowaniu, my mamy możliwość, żeby samemu to stwierdzić, czyli oczywiście troszkę inną drogą i innymi zmysłami. Ale tutaj znowu wrócę do poczucia własnej wartości, ponieważ jeżeli je masz, jeżeli kierujesz się takim swoim dobrze pojętym interesem, tak to kolokwialnie nazwę, to wchodzisz w relacje powoli, sprawdzając, co ta druga osoba ma do zaoferowania. To znaczy nie w sensie oczywiście pieniędzy, samochodu czy tam metrażu, tylko czy te wartości, które ta osoba prezentuje, ja chcę mieć w swoim życiu. Czy ja ich chcę, tak? Natomiast jeżeli ktoś tego poczucia wartości nie ma, to zwykle zostaje na powierzchownym poziomie, tak? O, ktoś jest przystojny, ma fajny samochód, chce mnie, tak, podobam mu się. To cała reszta gdzieś tam znika. A potem się okazuje, że cóż z tego, tak? Kiedy w ogóle nie ma porozumienia, nie ma uczuć między tymi dwiema osobami. No tak, tej wspólnej płaszczyzny, tak? Ale to jest tak jakby nieużycie tych narzędzi, ponieważ każdy tak naprawdę ma intuicję i ma możliwość poczucia, czy to jest ten świat, czy to jest mój świat, tak? Czy te światy będą razem do siebie pasowały? Gdzieś tam czytałam w jakimś artykule, że zakochanie bywa definiowane jako taki stan, w którym organizm zaczyna reagować na drugą osobę, wytwarzając pewne substancje, tam są wymienione nazwy tych substancji, tak, są pewne zjawiska fizjologiczne, prawda, bo ręce się pocą, bo drżenie i gorąco ogarnia człowieka, ale padło tam takie zdanie, podobne reakcje organizmu następują, gdy się boimy i mamy stres. Tak, bo tam i adrenalina się wydziela, i inne substancje, nie będę tutaj się bawić w chemika, bo to akurat to nie jest moja domena, ale nawet możemy zaryzykować coś takiego, że jak człowiek jest zakochany, to trochę jest tak jakby na haju, bo jest taki wtedy troszkę zamroczony, tak? Świat mu się wydaje piękniejszy, ludzie milsi, jest taki uskrzydlony, ale ten stan bardzo fajny jest po to, żebyśmy mogli z tym takim właśnie impetem i tą taką euforyczną wiarą wejść w coś, tak? To jest gdzieś tam nam potrzebne, żebyśmy zmienili trochę punkt widzenia, nie byli tacy racjonalni. Ale potem, to jest to pierwsze wejrzenie, ale potem powinno być to drugie, tak? Czyli weryfikujemy, czy ta osoba jest osobą z naszego świata, a my z niej. Wiesz, dopowiem, że było napisane, że ta weryfikacja albo nie, to uspokojenie następuje między trzecim rokiem znajomości a ósmym. Mniej więcej wtedy organizm się uspokaja. Ale wtedy to już kryzysy często się zdarzają, bo to już jest ten moment, kiedy patrzymy, o matko, za kogo ja wyszłam, tak? No właśnie, ale wiesz, ja czytając to zdanie pomyślałam sobie, tak, tak samo reagujemy, tak samo mój organizm reaguje na stres, na strach, jak na miłość. Czyli w krótko mówiąc, wszystko, co jest opisane jako te reakcje chemiczne, fizjologiczne organizmu, są po prostu opisem, że ja reaguję, czyli wchodzę w połączenie z sytuacją, bo ja rozumiem, że jak się czegoś boję, to już teoretycznie mam wrażenie, że ta sytuacja, której się boję, prawie że mnie dopada, czyli jakieś połączenie mam albo robię wszystko, żeby go nie mieć, czyli też w pewnym sensie jakieś tam połączenie następuje. Tak samo z miłością. A wiesz, do czego zmierzam? Do tego, że znów wrócę do świata duchowego. W tej całej teorii mówiącej o naszej filozofii życia mowa jest o tym, że my uczymy się, że miłość w gruncie rzeczy jest stanem, który nam udowadnia, że jesteśmy w stanie się z kimś połączyć. Wysondować to wszystko, o czym powiedziałaś. Że tego rodzaju połączenie to jest taki sprawdzian, czy umiałam się połączyć. Wiesz, ja byłam kiedyś bardzo zdziwiona, jak młoda, bardzo piękna dziewczyna, operatywna, powiedziała mi, że ona miłość traktuje formalnie, bezuczuciowo.
No, czyli nie jest to miłość, może nazwijmy właśnie, wiesz, sprawę po imieniu. Wiesz, to tak jakby ktoś powiedział, dobrze, ja tutaj jestem, mogę z wami grać w jakąś grę, ale nie myślcie sobie, że ja cała wskoczę w tą grę, zanurzę się w niej do końca. Do końca. Energie by wtedy powiedziały, ten ktoś nie umie się połączyć, no bo żeby była przyjaźń, prawda, żeby była miłość, no to ja muszę poczuć tego człowieka. Jest takie zdanie w przekazach, jeżeli kogoś kochasz, to patrzysz na świat nie tylko swoimi oczami, ale również oczami tej osoby, którą kochasz. No tak, możemy to nazwać empatią, czy zdolnością współodczuwania, ale wiesz co, Elu, mam wrażenie, że właśnie warto tutaj zaznaczyć pewną rzecz, bo bardzo powiedziałaś istotną, jakby poruszyłaś istotną sprawę, że my często opatrujemy etykietką miłość uczucia, które nie mają z nią wiele wspólnego. To jakieś jest, powiedzmy, pożądanie, fizyczna atrakcyjność, przyciąganie, jakaś fascynacja, ale to nie jest miłość. Miłość to jest stan, który nie ma wiele wspólnego z ego, tak? My tutaj nie oceniamy, nie kalkulujemy, nie kombinujemy, tylko jeżeli kochamy, to kochamy. A te wszystkie inne rzeczy to są jakieś rozgrywki. Nasze rozgrywki, jakieś nasze, powiedzmy sobie, jakieś nasze podejście do spraw uczuć, relacji. Natomiast to nie jest miłość jako taka. Słuchaj, no, osoby, które oglądają nasz program, mające na przykład wyzwanie z miłością, czy są w związkach, czy chciałyby być w związkach, no mają jakieś tam problemy z uczuciami. Na pewno chciałyby usłyszeć jakąś receptę, to jak budować te pozytywne związki. No, pierwsze, co bym od razu na starcie podkreśliła, zastanówmy się, w jakie relacje wchodzimy, prawda, i co nas łączy. Czyli czy istnieje połączenie naszych pól energetycznych, mówiąc takim językiem troszeczkę z tej przestrzeni, którą się zajmuję. No ale kolejna rzecz, prawda, no bo nikt nie chce, co byś powiedziała? Tak, recept jako takich, powiedzmy, to nie ma, tak? Bo wiadomo, że u każdego to jakoś inaczej będzie wszystko przebiegało, ale na pewno warto przede wszystkim kontrolować strefę swojego komfortu, ja to tak nazywam. Bo jeżeli wchodzisz w relację, w której czujesz się dobrze, bezpiecznie i masz takie poczucie, że tworzysz coś naprawdę dobrego, to jest to zwykle zapowiedź dobrego związku. Natomiast jeżeli masz jakieś wątpliwości, czegoś usiłujesz nie widzieć, czy sobie tłumaczyć, tak? Często, zwłaszcza kobiety niestety w tym przodują, choć mężczyźni z pewnością też, że robią takie założenia, no tak, że coś mi się na przykład nie podoba w moim partnerze, ale ja w nim to zmienię. To nie jest możliwe. My nie jesteśmy w stanie zmienić drugiego człowieka. Jedyne, na co możemy liczyć, to, że on sam będzie chciał ewentualnie się zmienić. Może dla nas, a może z jakiegoś innego powodu. Natomiast to wszystko, co stanowi sygnał, że jest nam w jakiejś relacji niedobrze, powinno być dla nas sygnałem, że być może to nie jest ta relacja. Że nie wchodzimy no w to, tak, co... Ale z drugiej strony, znaczy, masz zupełną rację, też jest, absolutnie z tym zgadzam, że znaczy, może inaczej powiem, nie mogę tak powiedzieć, bo w mojej tematyce jest mowa o tym, że my mamy szansę na zmianę, na przemianę, że powinniśmy starać się inspirować innych ludzi, a szczególnie z nami związanych, do tego, żeby byli coraz doskonalsi, albo żeby kontrolowali pewne przestrzenie, które może nie za bardzo im w życiu wychodzą, z racji tego, że jak powiedziałaś, chcą zrobić to dla nas, chcą zrobić dla siebie, albo pewne rzeczy zrozumieją. No w końcu my musimy być kimś, kto maszeruje drogą przemiany. Tak, ale ja od razu właśnie jakby nacisk położę na to, że to nie jest tak, że my chcemy, żeby partner się zmienił, był taki i taki i taki i będziemy mu tak długo nad uchem brzęczeć, że on w końcu będzie. Zrobi. Tak, to nie o to chodzi. To ta przemiana, o której ty mówisz, to ja to rozumiem w ten sposób, że ludzie się na tyle kochają i na tyle chcą jak najlepsi być dla siebie, no że ta dobroć i ta miłość w nich powoduje, że oni spontanicznie pewne rzeczy jakby w sobie zmieniają. Ale nie na tej zasadzie, że ja wyjdę za tego pana, on mi się nie za bardzo podoba, ale ja już go zmienię po ślubie, on będzie potem taki, że będę zadowolona. To nie działa. Ja myślę, że magia, ta energetyczna magia istniejąca między dwojgiem ludzi, nazwana chociażby miłością, polega na tym, że jesteśmy w stanie nawet niekoniecznie nie mówiąc, w jakiś sposób przemówić do pewnej części czy sfery człowieka, wzbudzając ją. Jestem absolutnie przekonana, że w takim nawiązaniu relacji z kimś odgrywa dużą rolę to, jak ja patrzę na drugiego człowieka. Bo jeżeli patrzę i w spojrzeniu moje od razu jest, słuchaj, jesteś do niczego, a jeżeli patrzę na kogoś i moje spojrzenie mówi, słuchaj, dostrzegam w tobie coś fajnego,
ludzie natychmiast na takie spojrzenia reagują. My nawet jak tego nie nazywamy, no mamy ten szósty zmysł, ten instynkt i my wiemy, co płynie razem ze spojrzeniem człowieka na nas. Ela, właśnie to, o czym wspomniałaś, to jest coaching, bo coaching polega na tym, że coach patrzy na swojego klienta, czy tam coachee, jako na człowieka, który jest doskonały, który jest fajny. Nawet jeżeli mu się nie układa, czy w pracy, czy w miłości, czy z czymkolwiek innym, to nie dlatego, że on jest jakiś wadliwy, uszkodzony i coś się z nim nie tak. Nie, on jest wspaniały. I coach patrzy na tego człowieka i mówi, chodź, obejrzymy razem, co masz fajnego, tak? Bo może tego nie widzisz, może to gdzieś tam w kieszeni jest, leży gdzieś pod biurkiem, tak? I robimy te porządki, remanenty życiowe i wyciągamy te wszystkie skarby i człowiek mówi, ała, nie wiedziałem, tak? Więc tutaj mówisz podobnie w miłości. Jeżeli patrzymy na kogoś takim wzrokiem, to ten ktoś się próbuje do tego wizerunku tak jakby podnieść, tak? Poczuje się doceniony. Dokładnie. I ja to rozumiem, że jeżeli ja kogoś kocham i widzę go takim pięknym, dobrym i tak dalej, to ten ktoś się wspina na palce, bo on też chce taki być. Ale to jest wszystko zawsze dobrowolne. To jest zawsze wymiana. Tak? Ja ci daję swoją miłość, a ty dzięki niej rośniesz. A nie jest to nigdy środek transakcyjny, że ja cię będę kochać, a ty za to będziesz tam taki. Wiesz, tak? Mam ochotę powiedzieć, że postacie duchowe, które dyktują mi na przykład przekazy, to pewnie taki super coaching, life coaching, duchowy coaching. To jest coś takiego. Bo właściwie teksty przekazów, które staram się propagować, są takim prowadzeniem myśli i uczuć człowieka do jakiejś przestrzeni, w której ten człowiek poczuje się właśnie piękny, dobry, dowartościowany, poczuje siłę wewnętrzną, a celem jest, żeby nie bał się życia, nie bał się drugiego człowieka. Jestem mimo wszystko fanką teorii właśnie połączenia, łączenia się, czyli takiego komunikowania się człowieka z człowiekiem, które pozostawia bardzo pozytywny ślad. Wiesz, jak rozmawiam na przykład z kobietami, które mówią, chcę partnera, prawda, potrzebuję związku, no i nie ma tego związku latami, odnoszę wrażenie, że nie można zachowywać się na przykład w ten sposób, że chodzę po ulicy i prawie że krzyczę, prawda, ja potrzebuję partnera, tylko rzecz polega na tym, żebyśmy zaczęli ze sobą rozmawiać, czyli jest potrzebne komunikowanie się ludzi ze sobą, siadanie przy jednym stole, chodzenie na spacery, żeby ludzie rozmawiali, bo jak my mamy siebie poznać, swój system wartości, którym kierujemy się w życiu? Tak, i pewnie nasze dzisiejsze czasy temu tak do końca nie sprzyjają, tak, bo każdy gdzieś tam schowany i więcej jakby przy komputerze niż twarzą w twarz z drugim człowiekiem, ale wiesz, myślę, że żeby faktycznie mieć partnera w sytuacji, kiedy się go nie ma, a się bardzo chce, to jest też kwestia takiego troszkę porachowania się ze sobą, co za tą chęcią idzie, tak? Bo ja z kolei wierzę w to, szczerze, że my naprawdę w życiu dostajemy to, co wybieramy. I jeżeli nawet krzyczymy czasami, że czegoś chcemy, ale tego nie mamy, to wcale nie dlatego, że nas pech jakiś tutaj ogarnął, tylko dlatego, że za tym mówieniem nic nie idzie. Znaczy, może też niektóre osoby dużo coś tam robią, prawda? Bo tak może bym tak nie ucięła, że może nic nie robią, ale wiesz, ja odnoszę wrażenie, że no znów wrócę do tej komunikacji i połączenia, bo mogę mieć przeogromne, piękne, złote serce, mogę być dobra, mogę mieć bardzo dobrą intencję, mogę kodować swoją przyszłość, prawda? Mogę pracować energetycznie ze sobą, żebym znalazła w życiu to, na co mam ochotę, na przykład związek, na przykład miłość. Tylko, że ja też mam komuś coś dać, a no prawda? I teraz czyli jakby pytanie, nie jestem co tylko biorcą, do ale ja mam, prawda, komuś coś dać, nie? No ale teraz pytanie, bo popatrz, czasami jest tak, że chcielibyśmy mieć partnera, ale w naszym życiu tak jest wszystko ciasno poukładane, że nie bardzo mamy przestrzeń dla niego, tak? I mówimy sobie, no tak, no jak on tutaj już przyjdzie, to ja tutaj mu, że tak powiem, zrobię troszkę miejsca. Ale czasami trzeba zrobić odwrotnie, trzeba zrobić tę przestrzeń na coś. Zdecydowanie tak. I tu się absolutnie z tobą zgadzam, ale mam taką wielką ochotę powiedzieć, że miłość jest też pewną odpowiedzialnością. To nie jest tak, że ktoś mi dał ciasteczko i ja sobie mam słodziutkie ciastko, tylko to jest pewna odpowiedzialność. Czyli poza tym, że jest miejsce, zwrócenie uwagi, jak ja się zwracam do partnera.
Bardzo często, przynajmniej w sytuacjach, które ja miałam, jak kobiety zwracają się do mnie z pytaniem, czy jest możliwość uratowania ich związku, bo się bardzo coś tam źle dzieje. Też zwracam tym kobietom uwagę na to, jak one odnoszą się do partnera, bo pewnych rzeczy u siebie się nie widzi, nie? Ktoś z boku może zasugerować pewną rzecz. I jest to też, ja myślę, cały czas chcę podkreślić, pewna kwestia odpowiedzialności. To nie jest tak, że jestem w raju, jest kolorowo, bo jesteśmy zakochani, tylko jest pewna odpowiedzialność. Nie, no na pewno z obu stron ona musi być. Znaczy odpowiedzialność rozumiem w ten sposób, że obojgu nam zależy na partnerze i no dbamy, tak, o to nasze uczucie. To nie jest tak, że raz sobie powiedzieliśmy kocham cię, no i potem już przez 20 lat jedziemy na tym jednym słowie, tak, że powiedziałem i to ona już teraz wie. Gdzieś musimy jakby cały czas to uczucie pielęgnować. Ale wiesz, tak chciałabym jeszcze wrócić do tego, bo ty mówisz, że ktoś się zwraca z pytaniem, jak uratować związek. Ale wobec tego tak, czy wszystkie związki są do uratowania? Czy jednak nie? Wiesz, przez lata opieram się na tej podstawowej metodzie. Ja patrzę, jak funkcjonują dwa pola energetyczne. No właśnie. I na tej bazie ludziom udzielam odpowiedzi. Co to znaczy, że te dwa pola energetyczne się łączą? Zakładając, że umiemy poprzez pole energetyczne dotrzeć do jakiejś prawdy opowiadającej o człowieku, o jego systemie wartości, o jego uczuciach. Zdarzyło mi się komuś mówić, proszę panią, ale pani nie kocha tego pana. Było oburzenie, jak to? No, tak mi wynikało z energii, czyli było to coś jakby wymyślonego, prawda? Ale w gruncie rzeczy miłość polega na tym, że nie tylko jest to kocham cię, tylko jest to życie, prawda? Razem pewne rzeczy robimy, coś tam planujemy i nawet jeżeli partner się gubi w swoich jakichś pomysłach życiowych, robimy też wszystko, żeby tego kogoś, tu cudzysłów, uratować z danej sytuacji, bo mamy poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka. Te okropne opowieści o dzieciach, które są źle traktowane przez rodziców, nawet tych malutkich, z ostatnich jakichś tam newsów, są przerażające. Ale no wiesz, świat energii na taką sytuację dramatyczną odpowiedź ma w kółko jakby tą samą. Jest to nieumiejętność kochania drugiego człowieka, wiesz. Matka, która robi krzywdę dziecku, nie potrafi kochać drugiego człowieka. No, i czy on jest maluśki, czy jest wielki, brak jest uczuć, nie? Bo uczucie jakby no, nie dopuszczają do powstania. Dokładnie. Takiej, i jeszcze wrócę do tych pól energetycznych. W momencie, w którym uczę się albo staram się obserwować, pole energetyczne mówi jakąś prawdę o człowieku. I jeżeli te pola pokazują, że nie ma między nami w gruncie rzeczy czegoś, co jest prawdziwym połączeniem, no to ja mówię kobiecie, nie uratujesz tego związku. Bywa, że ludzie się kłócą ze sobą, a ja jej mówię, słuchajcie, wy się kochacie. Gdzieś ta miłość, wiesz, jak jakimiś papierkami, wiesz, poobtaczana, przywalona, ale ona gdzieś tam jest w tym sednie. I być może fajnie by było, gdybyśmy jako ludzie weszli w ten stan umiejętności, większej umiejętności rozumienia, co tak naprawdę nas łączy z kimś albo nie łączy. Wiesz, myślę, że tutaj jest jakby taki pretekst też do takiego wątku, że konflikty biorą się między ludźmi z perspektywy ego. Tak, jeżeli mówimy tutaj w programie z innej perspektywy, że może trzeba w tym związku zmienić perspektywę, bo jeżeli to jest ego, tak, czyli jest rywalizacja, czy tam ewentualnie ja ci mówiłam, a ty nie słuchałeś i tak dalej, tak, to są te konflikty, które nawet mogą trwać latami, bo to są jakieś dwie postawy i tutaj jest kwestia, kto zwycięży, to nie jest miłość, tak, to jest raczej rywalizacja. Natomiast jeżeli potrafimy zmienić perspektywę i to ego odłożyć, to być może pod nim będzie uczucie. Tylko na nim jest niepotrzebnie ta nakładka, tak? Bo w ten sposób ludzie czasami może zastępują pewne, nie bardzo może potrafią ukazywać miłość i czułość, czasami ten konflikt jest do czegoś potrzebny, tak, żeby utrzymywać dynamikę związku, ale na pewno warto zrobić taki eksperyment i zobaczyć, co się kryje, tak?
pod tymi pozornymi konfliktami. Ja bym wróciła do zdania, które na starcie naszego programu przeczytałam z książki o miłości nieba i ziemi. Zdanie, które w gruncie rzeczy mówi też i o tym, w ogóle to cała książka, stąd ma taki tytuł, ona mówi o tym, że dwie płaszczyzny wydawałyby się tak szalonie różne, prawda? Niebo, postacie duchowe, aniołowie, ci wszyscy, którzy tam, prawda, już w tej swoim stanie piękna wewnętrznego funkcjonują, którzy tam są, jako symbol pewien wartości także. I ziemia, materia. Tu ludzie, którzy starają się rozwijać wewnętrznie, ale tu mają materię, mają pewne ograniczniki. I świat duchowy mówi, słuchajcie ludzie, istnieje coś, co łączy te niby dwa różne światy. Człowiek drapi się w głowie i mówi, a gdzie tam łączy, tu jest tak fatalnie, a tam to, prawda, dobro samo. Świat duchowy mówi, nie, słuchaj, jest połączenie, jest miłość między niebem a ziemią. I przekładając to na teraz dwa znów różne światy, dwóch ludzi totalnie różnych, zapewne w naszym rozwoju uczymy się dostrzegać, co nas łączy. To jest nasz ludzki problem. My często skupiamy się na tym, co nas dzieli. Ty różny od kogoś. Ona różna od kogoś. I czasami czepiają się ludzie tego, czego na przykład nie akceptują w drugim człowieku. I to przesłania im jak okulary na oczach założone. No bo... Ogląd człowieka. Bo zobacz, ja się jeszcze słóweczko. Bo w gruncie rzeczy to, co się nazywa rozwojem duchowym, wewnętrznym człowieka, to zmierzanie do tego, żebyśmy się nie przyczepiali do takich najróżniejszych rzeczy, które są pewną otoczką sedna człowieka. Bo to jest ta chyba miłość. Patrzę na kogoś i staram się wyczuć czy dostrzegać sedno, traktując, że ludzie są fajni, bo ludzie naprawdę są fajni. Niektórzy mają, prawda, trochę tam różne fluidy i wibracje, różne rzeczy robią przerażające także, ale w gruncie rzeczy jest to cały czas mowa o tym, szukamy jedności, nie? Zakochani chcą się przytulić, chcą wziąć ślub, chcą być razem. My szukamy jedności. Jeżeli istnieje tego rodzaju szansa w naszym życiu, by tego rodzaju jedność budować, no to super, tylko możemy niekoniecznie tacy wojownicy, możemy niekoniecznie tacy grzeczni. No tutaj mamy znowu to ego właśnie. Tutaj znowu tak właśnie chciałam się wtrącić, że przede wszystkim oczekiwanie, że partner będzie taki sam jak my, jest pewnego rodzaju nadużyciem. Ale on nie może przecież być taki sam. Przecież on nie może być taki sam. I w ogóle zmuszanie partnera do wyznawania naszych poglądów, no jest takim moralnym okradaniem go z jego osobowości, tak? To jest po prostu nieetyczne. My musimy pozwolić partnerowi, żeby był inny. No tak, ale bardziej miałam taki obrazek, wiesz, mówiąc to, co przed chwilą powiedziałam przed oczami, że na przykład ktoś, przed mężczyzna mówi do kobiety, kocham cię. Ale za moment będzie się do niej przyczepiało wszystko, to, że źle zakupy zrobiła, czegoś nie zrobiła i robimy pewną otoczkę, ale on za moment mówi... To jest pewna małostkowość, tak, ale on, no tak, ale on mówi, kocham cię, nie? I ta kobieta no, w końcu mówi, no kocha mnie, ale w końcu w pewnym momencie odnosi wrażenie, że jest ciągle punktowana. Dużo jest takich związków, naprawdę. No, odwrotnie też, wierzę. Kobiety robią dokładnie tak samo. Ja myślę, że... To, co się nazywa właśnie tym rozwojem wewnętrznym, zmierza do tego, żebyśmy ogromny nacisk położyli na to, co nas jednoczy i łączy ze sobą. Nie, możemy być razem, możemy iść na spacer, trzymać się za rękę, możemy razem obejrzeć program w telewizji, możemy na siebie popatrzeć, możemy wiedzieć, że jedno o drugim myśli. Nam potrzeba jako ludziom takiej jedności. I zapewne osoby, które czują się samotne, mają tutaj ten wielki dylemat, bo chciałby, żeby ktoś właśnie w takich tonacjach o nich myślał. Już co, Ela, tylko ja, Maciej, tak już będę trochę znowu przynudzać o tym ego, ale to jakby cały czas do tego samego zmierza, że jeżeli mamy miłość, to miłość z definicji jest nieinteresowna, niemałostkowa, tak? A te wszystkie rzeczy, o których mówimy, to właśnie punktowanie, czepianie się, to jest małostkowe i to jest znowu z pozycji ego, tak? Że my oczekujemy, mamy jakieś roszczenia, żądania, mamy jakąś tu swoją listę, na której stawiamy plusiki, minusiki, tak? To jest jakby zupełnie inna kategoria uczuć. I teraz tak, zakładam, żeby to jakoś sporządkować, że są ludzie, którzy się kochają, tak? Mają ten przepływ, jest gdzieś miłość, ale mają też, powiedzmy sobie, to takie komplikatory w sferze ego, no i przy tej miłości sobie jeszcze robią różne takie niepotrzebne krzywdy, tak? Ale jest też druga kategoria, tak jak mówiłyśmy, że następuje jakaś omyłkowa definicja miłości. Ci ludzie się łączą, tak, żeby być razem, a razem nie powinni być, bo tak jak mówisz, te ich osobowości, czy też pola energetyczne nie przystają do siebie. No to w takiej sytuacji zawsze chyba lepiej się rozstać, prawda? I szukać
swojego jakiegoś partnera właściwego. Tak, i jak się okazuje, ludzie w tych czasach to robią, prawda? Bo dużo osób woli być w wolnym związku, który jakby ma mniej komplikacji, jeżeli chodzi o decyzję rozstania się. I zdecydowanie tak, no, świat duchowy mówi, dajcie sobie szansę na szczęście, nic wam po tym, że będziecie, prawda, do końca swojego tutaj życia jeden drugiemu umijalali sobie w tym złym znaczeniu życie, tylko dajcie sobie szansę na szczęście. Wiele osób, wiesz, myślę, że się trochę boi. Wydaje im się, że jak już coś jest w życiu zorganizowane, to dalej może lepiej już nie eksperymentować, bo a nuż się nie uda. No i znów zaczynają się, prawda, pewne lęki życiowe pojawiać. Ale jakby nie było, cały czas, o czym byśmy nie mówiły na temat uczuć czy miłości, mówimy o tym, że taką niemal powinnością człowieka jest szukać tej miłości w sobie, w drugim człowieku, żeby była w naszym życiu. Zupełnie się nie zgadzam z tekstem bardzo znanej piosenki, że w życiu piękne są tylko chwile. Uważam, że ta piosenka w ogóle trochę nie za bardzo koduje ludzi. Powiedzmy, licencja poetyka, no tak. Tak? To dużo jest takich tekstów, z którymi można polemizować. Natomiast to, co mówisz, uciekła mi myśl, bo chciałam coś powiedzieć, ale gdzieś mi to uleciało, przepraszam. Mówiłam, wiesz, o takiej, że jednak kto by nie był w jakiejś sytuacji, jeżeli są ludzie szczęśliwi, bardzo dobrze, trzeba pilnować tego swojego szczęścia. Jeżeli chcemy płynąć nawet pod prąd, starając się wbrew wszelkim przeciwnościom zbudować szczęśliwy związek, płyńmy, skoro mamy takie wewnętrzne, głębokie przeświadczenie. Ale jak czujemy się samotni, nieszczęśliwi, to w gruncie rzeczy pewną powinnością człowieka jest szukać. Dokładnie. Świat jest wielki, szukać. Wpadła mi moja myśl z powrotem do głowy. Już znalazła się. Tak, chciałam powiedzieć, że jakby to, o czym mówisz, sugeruje, że największym wrogiem człowieka jest lęk. Tak, dokładnie. I miłość i lęk to są uczucia z dwóch odrębnych kategorii. Można powiedzieć, że są na dwóch biegunach. Bo jeśli jest miłość, to nie ma lęku. Natomiast jeśli jest lęk, nie może być miłości. Ponieważ jeżeli nawet chcemy kogoś pokochać, ale mówimy sobie, no będzie bolało, tak, lepiej nie, lepiej tu zostanę, bo jak tu podejdę, to mogę się sparzyć, no to już nie ma miłości, tak? To jest lęk. Czyli jakby chcąc znaleźć miłość, trzeba najpierw oswoić lęk, znaleźć na niego sposób, żeby się nie bać. Wiesz, uwielbiam zdanie świata duchowego, właściwie zdanie pytające. Czy ktoś ci powiedział, jak się urodziłeś, człowieku, tu na ziemi, że urodziłeś się po to, żeby być szczęśliwym i spotkać miłość? No zwykle nie otrzymujemy zwykle takich informacji. Kto wie, czy może, wiesz, może teraz trochę inaczej, ale chyba też nie, bo młodzi ludzie też mają problemy, prawda, z rozumieniem czy jakby funkcjonowaniem w energii miłości, ale może troszeczkę mało jest takiego nagłaśniania tematu, że ta miłość taka ważna, szukajmy jej, nie bójmy się otworzyć na drugiego człowieka. Może dla jednych jest to oczywiste, ale naprawdę mnóstwo ludzi, jak tego słucha, otwiera szeroko oczy. Ja dzisiaj dostałam SMS od szalenie miłej osoby, która napisała mi w tym SMS-ie, że wysłała taki mój wykład internetowy, co z naszą miłością, do kogoś i ta osoba skomentowała po wysłuchaniu tego wykładu, że poczuła jakby pierwszy raz w swoim życiu taką skalę dobra i miłości. I szczerze mówiąc, wiesz co sobie pomyślałam? Że to tak nie powinno być. Że ludzie nie czują tego przez całe życie, tak? Tylko że może nie otrzymali z jakiegoś powodu, wiesz, że bywa czasami, że naprawdę ludzie mają przeświadczenie, że żyją w jakimś kontekście i jest tak jakoś sucho, formalnie, że tak powiem. No, ale od tego zaczęłyśmy, bo ja od razu powiedziałam, że tych przyczyn musimy często szukać w rodzinie. No jeżeli mamy rodzinę, w której nie ma uczuć, tak? Rodzice się nie kochają, być może nie byli kochani przez swoich rodziców. To co ty mówisz, dlaczego my nie otrzymujemy informacji na progu naszego życia, że po to tutaj jesteśmy, żeby się kochać i być szczęśliwymi, bo my dostajemy inny komunikat, że życie no nie jest fajne, że związki są trudne, no i to jest jakby nasza definicja, którą dopiero potem musimy zmienić. No dobrze, że to powiedziałaś, że musimy ją zmienić. No tak, jeśli chcemy czegoś innego. No jeżeli chcemy czegoś innego, ale wiesz, bardziej miałam chyba to na myśli. Wyobraźmy, znów wróćmy do kobiety, która nagle mówi, że przez swoje życie jakby tyle dobra jakby nie poczuła
prawda, i tak dalej. Zwróciłabym uwagę na otoczenie, miejsce pracy, na sąsiadów, wśród których się mieszka, przyjaciół. Przyjaciele są bardzo ważni. My przyjaźnimy się tyle lat ze sobą. No mamy długo, zawsze tak. dużo ze sobą do porozmawiania. Człowiek musi mieć przyjaciół, przyjaciółki, kolegów, znajomych, z którymi jest w stanie rozmawiać na tematy życiowe, gdy jeden drugiemu, prawda, też czasami otwiera jakieś tam okienka, których ktoś nie zobaczył do tej pory, tak, prawda? Tak, w ogóle w takiej rozmowie rodzą się często i pomysły świetne, tak. i jakieś rozwiązania problemów. To absolutnie komunikacja ma pierwszorzędne znaczenie. Wiesz, ja myślę, że w ogóle jakby celem też nagłaśniania tego tematu miłości, tak a propos walentynek zbliżających się i coraz bardziej w Polsce chcianych i uznawanych jako fajny dzień, żeby jeden drugiemu o miłości tam coś powiedział milutkiego i szepnął parę ciepłych słówek. Nagłaśnienie tego tematu pomaga ludziom też stać się wojownikiem swojego życia. No jak to? Ten kogoś kocha, tu jest miłość, to ja też próbuję się podłączyć do tego świata. I nawet jeżeli mówię to w sposób zabawny, ale moja intencja jest taka, że sama nawet potrafię tupnąć nogą, mówiąc z kimś rozmawiając, mówiąc, powiedz mi, dlaczego? Nie ma takiego grafiku, ciągle mówię, nie ma takiego przeznaczenia, które komuś powiedziało, że będzie kochany i zakochany, a drugiej osobie nie, tym razem ty tego no tak, obiadu nie dostajesz od życia. Tak. A skoro tego rodzaju podejście do teorii karmy przeznaczenia i jakichś determinantów życiowych, no to ja idę do świata, ja walczę o, prawda, te swoje wszystkie chcieństwa w swoim tak, życiu. Tak, tylko tutaj jakby mam takie skojarzenie, że tak, to powinno być inspiracją, ale nie desperacją, tak? Bo z kolei, jeżeli szukamy tej miłości z takiego punktu desperacji, że ja nie mam, muszę mieć i tak dalej, to trochę też tak, bo to jest tak troszkę jak, że tak powiem, w Kubusiu Puchatku, tak? Im bardziej prosiaczek zaglądał do środka, tym bardziej puchatka nie było. W tych sprawach nie zawsze się opiera wszystko, ja tu chcę i mam mieć, nie, tak? Nie myślałam, odbijam piłeczkę, nie myślałam o desperacji, myślałam raczej o tym, wyjdźmy w stronę ludzi. Poznajmy ludzi. Aha, w ten sposób. Wiesz, ja cały czas to powtarzam. Dzięki tej tematyce, która, że tak powiem, przyszła do mojego życia tak trochę niespodziewanie, poznałam tak wielu ludzi, fajnych, wspaniałych. Jedni trochę konfliktowi ludzi, drudzy troszeczkę mniej, ale to nieistotne. Komunikowanie się z ludźmi. To jest ogromna szansa, żeby po pierwsze uczyć się wzajemnych relacji z drugą osobą, którą poznajesz, rozmawiasz, dyskutujesz na różne tematy. Mnie się wydaje, że nawet w tym zagadnieniu miłości, czy wchodzenia w obłok energetyczny miłości, tej, jak to energię mówią, wiecznej cywilizacji, bo ona zawsze będzie i zawsze będą ludzie chcieli się w miłości spotykać ze sobą, że to wchodzenie jednak zaczyna się przede wszystkim tu w tej przestrzeni od komunikacji człowieka z człowiekiem. Jeżeli ta komunikacja jest jakikolwiek zafałszowana, jeżeli się zgrywamy na kogoś, na kim nie jesteśmy, dokładnie. Jeżeli mamy jakieś tam wyobrażenie, kto to ma być, prawie że wymiary mamy w głowie zakodowane, jaka ta ma być osoba. Myślę, ja mam takie wrażenie, mam taką pewność, że wiele osób minęło swoją miłość w życiu właśnie dlatego, że patrzyli się w prawo, a ta miłość stała może bardziej z lewej strony. Znaczy mieli za bardzo, że tak powiem, tak, zdefiniowany tak, wzorzec. Wąska taka ścieżka. Mhm. I nie mówię tego po to, żeby ktoś się biczował z tego powodu, że a może coś ominął, tylko mówię po to, że rozglądajmy się. No, świat jest pełen fajnych ludzi. I pomyślałam sobie o osobach, które czują się samotne, że może brakuje tutaj takiego wychodzenia do drugiego człowieka, bo miłość to miłość też do świata. No, mówiłaś o akceptacji samego siebie, tak. prawda? O miłości do siebie. To jest zaufanie, że znaczy, istnieje coś dobrego jest, tu w tej przestrzeni. Tak, ale powiem tak, że właściwie bez tej miłości własnej, dobrze pojętej, to też jest ciężko, od razu mówię, jakby warto w to zainwestować, tak? Też nie mówię tylko po to, żeby kogoś smucić, że jak nie ma poczucia własnej wartości, to już powinien machnąć ręką na miłość, wręcz przeciwnie, jeśli ktoś czuje, że powinien podbudować
się pod tym względem, to warto, tak? Bo to jest ten taki potem kierunkowskaz, który nam wskazuje właściwie dobry dla nas kierunek, tak? Bo miłość powinna nas cieszyć, wzmacniać, dodawać nam skrzydeł, a nie nas ranić. Więc jakby. Absolutnie. Tak, więc jakby też musimy się uczyć wybierać. I wiesz co, ty kiedyś powiedziałaś takie fajne zdanie, że rozwój wewnętrzny, duchowy polega na umiejętności porządkowania pewnych spraw, rozróżniania pewnych spraw, czego chcemy, a co odrzucamy, tak? I z miłością też tak jest, że jeśli jej chcemy i chcemy, żeby to była taka miłość, która nam daje dobre chwile, a nie cierpienia, to musimy się nauczyć rozróżnienia, kto nam tę miłość może przynieść, a kto nie, tak? I jakby to jest pole do popisu dla nas, bo też pamiętajmy o jednej rzeczy. Jedyne, na co mamy wpływ, to my sami, tak? Mamy wpływ na siebie, na swoje emocje, na swoje uczucia, na swoje myśli, na to, kim jesteśmy, na to, dokąd idziemy. Świat może na to odpowiedzieć. Natomiast tę pracę nad sobą zawsze warto wykonać, tak? Sporządkować swój wewnętrzny świat. No jakoś miłość totalnie jestem w stanie rozumieć jako przestrzeń bezpieczną, w której razem funkcjonujemy i jeżeli nawet nagle zrywa się burza i jakieś grzmoty, prawda, życiowe słychać, to mamy wewnątrz siebie ogromne przekonanie, że istnieje pewna więź między nami, która dla nas jest najważniejsza i będziemy prawie że parasolem jakimś ochraniali to uczucie, a niech tam te burze świata gdzieś tam, prawda, sobie funkcjonują. Zgadzam się, ale właśnie tutaj jakby też istotna rzecz. Żeby mieć to poczucie bezpieczeństwa w związku, to trzeba je mieć w sobie. Bo jeżeli my go nie mamy, to mamy z kolei tą tendencję, że się zawieszamy na partnerze, tak? Że o matko, co będzie, jak on odejdzie? No dramat, tak? I nie można z kolei wchodzić w związek z tej perspektywy, z lęku, że ja się muszę teraz kurczowo trzymać tego partnera, tak? Nie mogę go puścić, bo przecież no, katastrofa mnie czeka. Czyli jakby tu znowu... To znaczy, wiesz co, ja to sobie myślę, a niech tam będzie i taki związek, że ktoś się na kimś uwiesił, a niech będzie związek, że oboje się jeszcze czegoś tam trzeciego trzymają, a niech będzie taki związek, że jeden i drugi ma świadomość, że może faktycznie jakieś tam uwieszenie czy jakieś ograniczenie wolności jest. Mimo wszystko bym gloryfikowała to, niech ludzie będą szczęśliwi, bo ale to są tak różni. Naprawdę prawda? Można być nie będąc uzależnionym od partnera. Szczęśliwym się jest wtedy, kiedy człowiek czuje się bezpiecznie z sobą i ze związkiem, bo znam takie sytuacje, kiedy ta miłość, która polega na strachu, że on odejdzie, tak, nie jest miłością szczęśliwą. Jest dużo zazdrości, mieszkowania po kieszeniach, czytania SMS-ów, tak, bo może on tam się obejrzał z jakąś dziewczyną, no katastrofa, no pójdzie sobie, tak? To nie jest szczęście. Masz rację, ale ciągnę swój wątek rozważań, jak pozwolisz. Myślę, że bardzo, mówiąc o tym, że po prostu małżeństwa są różne. Nie ma takiego jednego wzoru, prawda, układu wzajemnego oczywiście, między, nie tylko małżeństwa, między każdym no tak, dwojgiem relacja, ludzi, tak. Prawda, każdej relacji w jakimś tam związku, ale bywa, że ludzie, przynajmniej na jakimś tam etapie swojego życia, potrafią czuć miłość, być w miłości, być szczęśliwi i to, czy ta relacja, prawda, jest wyważona, czy tam jakaś punkt ciężkości przesunięty w jedną czy w drugą stronę, staje się jakby tłem tego, co jest najistotniejsze. Jest mi dobrze w tym układzie, bo w innym być może nie mogłabym funkcjonować, ale prawdopodobnie żyjemy w czasach, a na pewno żyjemy w takich czasach, nawet nieprawdopodobnie, w których wszystko się zmienia. Mamy czas zmieniającej się no energii. Tak. I zawsze wszystko się zmienia. Jedyne pewne to jest to, że tak, się wszystko zmienia. Tylko, że teraz ta energia wzięła się mocno za zmiany organizacyjne, instytucjonalne. Zmieniają się układy, prawda, związki. Są luźne, są homoseksualne związki i bardzo dobrze, że istnieje bardzo duża doza tolerancji, prawda, jeżeli chodzi o miłość ludzi, bo to jest ich prywatna
jedna sprawa. Natomiast nagle energia wzięła się za organizacyjne sprawy. Ludzie chcą zbudować jakiś nowy system funkcjonowania ze sobą. Troszeczkę eksperymentują, troszeczkę dostają po łapkach, no bo niekoniecznie im się to wszystko udaje. Dlaczego to robią? Dlatego, że chcą mimo wszystko mieć pewność, że wchodzą w związek pełen miłości, ten bezpieczny. Nie obwarowany pieczęcią, podpisem, prawda, obrączką na palcu. No tak, no bo to, ludzie to robią. Że tak powiem, akt ślubu to nie paragon, tak? Nic ci nie gwarantuje. Dokładnie. Tak naprawdę. Co wcale nie znaczy, że wycofujemy się, a absolutnie się nie wycofujemy z tego, że jednak to odbieranie sercem, czyli jednak opieranie się na tym, co mówią moje uczucia o drugim człowieku, o mojej relacji, jak ja z nim funkcjonuję, jest tu tym głównym wyznacznikiem. Trudno, faktycznie, trudno powiedzieć komuś na 50 lat życia, że nigdy cię nie opuszcza, tak jak mówi przysięga małżeństwa. Oczywiście, bo to no, nawet energię mówią. No, po prostu nie wiesz, co będzie tak, za 20 lat. No tak, pomijając kwestię, że my się wszyscy zmieniamy. Oczywiście. Jeden się zmienia szybciej, drugi troszeczkę więcej czasu na wiele rzeczy potrzebuje, różnie te relacje się układają, ale zapewne idziemy w stronę uznania, że cieszmy się z możliwości bycia razem na jakiejś tam przestrzeni czasu, w której jesteśmy właśnie ze sobą wzajemnie bezpieczni, kochamy się i ludzie to próbują robić. Trochę tam raczkujemy, już czasami stajemy mocno na nogach w tym względzie. To wymaga też pewnej rewolucji myślowej w podejściu do ewentualnego związku, nie? Bo to jest w stosunku do epoki na przykład mojej mamy czy babci, to jest totalna rewolucja. No totalna. Oczywiście, kiedyś bardziej się liczyły względy formalne niż to, co jest między ludźmi, ta jakość ich relacji. No teraz jest odwrotnie, tak? Teraz jest dowolność, nie musisz brać ślubu, jeżeli nie masz na to ochoty i nie uznajesz takich formalności. Zresztą prawdą też jest, że dla mnie przynajmniej warunkiem dobrego funkcjonowania w relacji jest brak przymusu, tak? Pomyśl sobie teraz, że coś musisz, tak? No od razu wszystko tam w tobie się napina, a teraz powiedz sobie, że czegoś chcesz, tak? No to jest to zupełnie inna emocja i jakby związki powinny się opierać na chceniu, tak? Ja się, ci tacy, tu cudzysłów, czarodzieje w miłości, to tacy, którzy taką swoją aurę roztaczają w relacji z partnerem, że ten ktoś na pewno wszystko, co w nim się dzieje, prawda, robi i tak dalej i myśli, robi to z wolnej woli. Tak. Prawda? I to jest to dogadanie, o które chodzi. To jest ta magia istniejąca, nawet nieracjonalna między dwojgiem ludzi. No tak, i tu dochodzimy do tego konsensusu właśnie, bo to jest generalnie to co właśnie ja też mówię, że związek musi być z chcenia, a nie z jakichś tam uzależnień, strachów, że coś się stanie, po prostu z przyjemności bycia razem, tak? No ale oddajmy też cześć możliwości, czy prawie kogoś będącego w związku do tego, że oczekuje od drugiej osoby lojalności, prawdomówności. W czasie wspomnianego tego wykładu internetowego, co z naszą miłością, ktoś zapytał mnie o zdradę. A jak świat duchowy rozumie zdradę? Czyli tak jakby sprzeniewierzenie się uczuciu miłości, które sobie ludzie przysięgli. No i pierwsze, co popłynęło jako odpowiedź, nie robimy za swoimi plecami czegoś, co wiadomo już na samym starcie, że partner będzie załamany, przybity, niezadowolony. Więc żeby czegoś takiego nie zrobić, to po pierwsze trzeba znać tego partnera, rozmawiać, wiedzieć, jakie są oczekiwania wzajemne, a po drugie mieć pewien system wartości. No właśnie, ten wspólny system wartości, który gdzieś tam na początku trzeba zweryfikować, tak? Bo popatrz, tak trochę skaczemy sobie po tematach, ale w pewnym momencie rozmawiałyśmy o tym, że człowiek, który ma swoje poczucie wartości i jakby wie, co dla niego dobre, wchodzi powoli i weryfikuje, tak? Sprawdza, czy ta osoba, którą poznał, prezentuje ten sam system wartości, tak? I tutaj właśnie jesteśmy w domu, bo jeżeli wchodzimy w taki związek, mówimy, aha, ten partner jest właśnie taki, mamy podobne, jakby podobną bazę do budowania związku, to będzie dobry związek. A jeżeli w ogóle nam jest wszystko jedno, bo my tylko chcemy tę osobę złapać, żeby była z nami, no to potem ona prezentuje zachowania, których my nie akceptujemy, tak? I jest przykro. Wiesz, wiesz to, bo w aurze człowieka można wyczuć siłę albo słabość. Siła pokazuje, że organizm, nawet jeżeli jest jakieś wyzwanie, da sobie radę.
człowiek jakby lubi używać określenia pójdzie w stronę wojownika i on będzie walczył, prawda, o dobre zakończenie danej kwestii. Słabość pokazuje, że będzie się starał, ale generalnie się nie będzie starał. Czyli jakby ktoś kapitulację pewną ogłosił. Ja też to obserwuję w związkach. Jest moment, w którym na przykład ludzie bardzo się kłócą ze sobą, jest jakieś tam połączenie pól energetycznych, nawet malusieńkie, coś tam, prawda, ich jednak łączy, nie wielka autostrada, ale malusieńka ścieżka. I istnieje w tym połączeniu również taki sygnał, że tutaj coś nagle się rozkręca, rozumiesz? Rośnie jakaś taka koniunktura. Mhm. I ja wtedy mówię tym osobom, że słuchajcie, ale wy wygracie te wasze konflikty. Co to znaczy ta koniunktura? To znaczy, że nawet jak się kłócą ze sobą, w gruncie rzeczy gdzieś tam pod płaszczykiem tych kłótni rozkręcają cały czas chciejstwo bycia ze sobą razem. To taka determinacja. Słusznie powiedziałaś, że dzisiaj tak skaczemy z tematu na temat, ale o miłości można właściwie cały czas rozmawiać. Chcemy tutaj różne wątki poruszyć i pokazać, jak nam bardzo zależy nagłaśniać temat potrzeby bycia w pięknych i fajnych związkach, chociaż generalnie każdy powie, ale ja to wiem. Tylko szukam metody i recepty. Chciałam powiedzieć, że mimo wszystko jednak każdy człowiek i każdy związek to troszeczkę, prawda, indywidualna kwestia. Tak, nie? To osobna historia. To zupełnie osobna historia i nie ta sama recepta na to wszystko. Przypominam się teraz małżeństwo, które starałam się godzić, bardzo skonfliktowane. To było parę dobrych lat temu, a rzecz polegała na tym, żeby przestali do siebie mówić przykre sobie rzeczy. No i okazuje się, że nie umieli. I któregoś razu spotykam tego pana gdzieś tam na ulicy i on do mnie mówi, pani Elu, wie pani co, starałem się jakoś tak powstrzymać, żeby jej nie powiedzieć czegoś przykrego, no ale ta siła, żeby jej przywalić czymś, była ode mnie silniejsza, nie? I wtedy mu powiedziałam, wie pan co, póki co rozumiem rozwój człowieka, że on polega na tym, że stajemy się coraz bardziej doskonali, że jesteśmy w stanie zrozumieć, że jak komuś powiem coś przykrego, to ten ktoś cierpi, bo jak nie rozumiem uczuć drugiego człowieka, no to co mi tam, będę sobie mówiła co chcę i nawet nie będę się 5 minut zastanawiała, co ten człowiek przeżył. No więc znów wracam do połączenia, żebyśmy się rozumieli, bo my jesteśmy sobie wszyscy potrzebni, no żeby tak, być jeszcze tu, żyć. Mały komentarz do tego, co mówisz. Nie ma tak, że ta siła jest ode mnie silniejsza, tak? No bo to nie jest jakiś King Kong, który go złapał, tylko jest to wybór. To jest wybór, czy ja podążam za tą siłą, która tam niby jest taka wielka, czy mówię jej nie, tak? No nie chcę ranić drugiej osoby, nie powiem tego. To jest zawsze wybór, a na wybór i podjęcie decyzji zawsze powinno nas być stać. Czyli można powiedzieć, że niektórzy są tacy, to się mówi zakapior, nie? Czyli jednak będę taki, jak byłem. Bo to też ale to jest właśnie nie? ego człowieka, no. Tak? Bo widzisz, my się nie, to jest taka ciekawa sprawa, że my mamy w sobie tę głębię, prawda? Mamy uczuciowość, mamy tę taką energetykę, energetyczność, ale mamy też to, co cały czas produkuje nasz mózg. Nasze chcieństwa, nasze wyobrażenia, kariera, samochody, pieniądze, nasze takie różne mamidła. Takie pewne nawet uzależnienia, powiedziałabym. I też mamy wybór, czy za tym idziemy, czy nie. I jeżeli mówimy temu tak, to często zapominamy o tym w życiu, co dla nas ważne, zapominamy o uczuciach i często też gdzieś tam lądujemy w pewnym momencie naszego życia i nam żal, że to, co mamy, nas nie cieszy, a to, co mogliśmy mieć, to niestety tego już nie będziemy mieli. Więc jakby mówię, zawsze życie jest kwestią wyboru. Co wybieramy? Wiesz, to też dobry temat, bo właściwie cały czas chyba też trzeba wszystkim wkoło mówić, nie tłumacz się tym, no ja taka jestem, no ja taki jestem, tylko jakby tu nie ma wytłumaczenia. Masz to, co wybierasz. Tak, powoli nasz program będzie zbliżał się już do końca, więc spróbujmy może podsumować. Mówiłyśmy dzisiaj o miłości. Mówiłyśmy o tym, że każdy związek to osobna powieść, historia. Mówiłyśmy o tym, że miłość jest nam bardzo potrzebna wszystkim do życia. Ja starałam się ciągle wjeżdżać tu w naszą dyskusję z tematem uczmy się łączyć z drugim człowiekiem, odczuwaniem, patrząc oczami jego, na siebie samego także. Ale najważniejsze, że ludzie szukają informacji na temat tego, jak funkcjonować w związku, jak to jest z tą miłością, bo szukają.
przychodzą do osoby, która zajmuje się life coachingiem i proszą o wsparcie. Tak, proszą o wsparcie i jakby tak wchodząc Ci w słowo i w podsumowaniu, ja wtedy pomagam ludziom zrobić porządek w tej sferze, czyli jakby my określamy, czego chcesz, czego pragniesz, za czym tęsknisz, a czego nie chcesz. I dlaczego nie chcesz, tak? Czyli jakby my też troszeczkę tworzymy taką wizję idealną, a potem próbujemy ją zrealizować. A świat duchowy poprzez przekazy mówi do człowieka, ja cię przekonam, że jesteś piękny, wspaniały i zasługujesz na miłość. I ta miłość na pewno jest na wyciągnięcie ręki, tylko wyostrzyj swoje spojrzenie i szukaj sercem. A rozum też jest potrzebny, oczywiście, tylko że mimo wszystko miłość, serce mówi prawdę. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Jasiu, bardzo dziękuję, że byłaś dzisiaj ze mną tutaj w studiu. A Państwa zapraszam za tydzień na kolejny program Życie z innej perspektywy w sobotę, godzina 17.45. No.